Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Tomb Raider 1 Unfinished Business. Wow, wcześniej nie wiedziałam, co tutaj mam zrobić, a tu proszę bardzo. Teraz już zobaczyłam kluczyk pod nosem. No i zaraz, to te drzwi się otworzyły? No, na to by wyglądało. Czyli co, teraz już mam wrócić tak najzwyczajniej na świecie? No, powiedzmy sobie, że tak. No tak, teraz już chyba na piramidę znowu mam wejść. Ojej, coś tu jest? Nie, tak mi się wydawało, że coś jest. Nic mnie nie atakuje? O, jest kiciuś. Tylko na tym troszeczkę niższym poziomie. No, ale to łatwiej kupić. W ogóle to jest dziwne, jakim cudem pantera znalazła się nagle na piramidzie. Dobra. No i tak, ona już nie żyje. Trzeba... Tam są wielkie wroty. O, wow! Wow, 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 wow. Druga? No ja nie wierzę po prostu. Dobra, 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 szybko, szybko, szybko. No chodź tu, koteczku, chodź, chodź, chodź. Ja chcę cię tylko zabić. Dobra, może stąd, żebym się nie zabiła przypadkiem. Dobra, tu było parę bloków do przesuwania. Chyba ten. A jakże. I... Chyba jakiś za tym, bo potrzebujemy jeszcze drugi klucz. Zaraz, to przepchnijmy to sobie w ogóle z drogi, żeby mieć spokój. I móc zająć się tym drugim. Czyli tym? No, ej. No właśnie. I z tego, co kojarzę, to tutaj była tylko woda, nie? Nie? Nie woda? No to trzeba ostrożnie chyba zejść. Nie wiem, po której stronie tu jest lepszy spadek. Może po tej? Auć. Coś się mnie gryzie? Nie, nic. Dziwne rzeczy. To miejsce wygląda podejrzanie dosyć, ale... Ale chyba tylko tyle, że wygląda, bo w zasadzie... coś mnie atakuje? Nie. Dobra, to jest naprawdę dziwne. Zobaczcie, już mamy z taką łatwością drugi klucz. A dalej właściwie... jest okej. Podoba mi się to miejsce w ogóle, jeśli chodzi o kolorystykę w ogóle zdobienia ścian. Bardzo ten egipski kanon w ogóle do mnie przemawia. No, zawsze miałam do takich klimatów słabość i tyle. I teraz... Gdzieś się szło, chyba jeszcze amunicję można było tutaj podnieść. Można było chyba tu wrócić, ale... Zobaczymy, czy tu nic nie ma. A, no właśnie. Jest i amunicja. No, Laro, weź ją ładnie, dziękuję. I co? Wracamy. No, teraz to mnie na bank jakaś pantera zaatakuje, nie? Nie wiem. Może jestem zbyt podejrzliwa, ale już tyle... Co ja grałam
Tomb Raidery. To mam prawo być właśnie podejrzliwa. Zaraz. Rozumiem, że tu się szło. Tak, to jest tutaj. Oj, nie chciałabym teraz jakoś głupio spaść. A wiecie, że w moim wykonaniu to jest bardzo prawdopodobne, że coś takiego głupiego się zadzieje właśnie. No ale dobra, możemy użyć klucze. Ornate Key. Dwa takie same. Nie wysilili się, jeśli mam być szczera, no ale dobra. O, jedno oczko już dla kota się zaświeciło. Jezu, ja w ogóle kocham ten poziom. Kocham koty i czuję, że ten poziom, no, jest właśnie stworzony dla mnie. Ale zanim drugi klucz, to może właśnie zapis warto, bo dawno nie było. No. Lara, już. Kluczyk do dziurki i lecimy w egipskie ciemności. Teraz tutaj ciekawa sprawa jest, bo możemy wybrać sobie albo światełko, czyli albo wciśniemy tę dźwignię i będzie jaśniej, albo idziemy po sekret. Tylko zaraz, tutaj chyba była pantera jakaś z tego, co kojarzę. Wow! Jezu, zeżre mnie! Brawo ja! Nie no, ja tak się nie bawię. Zrobimy to inaczej. Ja sobie wczytam, jak gdyby nigdy nic. I... O Jezus, ten zacinający się głos Lary. No i co ja zrobię? Spróbuję jakoś tam podbiec i nie wiem, może aż tu uciec, tak żeby strzelać do tej pantery od razu, czyli nie zastanawiać się. Dobra, jest. Leci, kicia leci pięknie. Ależ agresywny kiciuś. Dobra. Mogło być gorzej. Zaraz. Tu jest jakoś dziwnie ciemno. A gdzie jest mój sekret? O, jest. Dobra. Już myślałam, że coś mi się pomieszało i jednak nie ma znajdźki żadnej. I że tak wleciałam na kota całkiem bez sensu. Zaraz. Tu jest. Kurde, ale to jest zamknięte. Czy tu jest jakaś inna dźwignia? I jest. Jezu, strasznie się to wszystko wtapia, coś się łatwo zgubić, niestety. O nie, kojarzę to miejsce. Niestety. Znaczy, stety, niestety. Dobrze, że je kojarzę chyba właśnie. Bo miałabym problem, gdybym go nie kojarzyła. No tak. W miarę bezpiecznie zejdę sobie. Jejku. Nie no, tam jest woda. I gdzieś jest miejsce, gdzie można sobie chyba. A nie, nie wiem już. Jest i pantera, dobra. Tylko z nią będzie mały kłopot. O rany. Ja bym chciała ją zabić gdzieś. Może jakoś w miarę rozsądnie. O, jeszcze dźwignie są. Dobra, to dźwignie może za moment. Najpierw bym się panterą chyba jednak zajęła, co? Jakby to zrobić? Ona tam jest. Ja wiem, że ona tam jest. Ona też wie, że ja tu jestem. A Lara nie raczy. Dobra, to spróbujemy.
Jezu, ale dziadostwo. Nie wyszło mi. Dobra, to może inaczej zrobimy. To znaczy. Nie mam dobrego pomysłu na to, co prawda. Ale jakbym tak wzięła, powiedzmy. Automatyczne. O, magnumy, magnumy. Nie wiem, czy chcą magnumy. Cholera, nie. Dobra. Zastanawiam się, jakie mam. Dobra, tam gdzieś ta pantera teraz polazła. Jezu, to mi się nigdy nie uda, to mi się nie uda. Nie, 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 nie. Jest, jest, jest. Pantera nie żyje. Pantera nie żyje, nie żyje. No i dobrze. W sumie nie spodziewałam się, że tak fajnie mi to wyjdzie. Znaczy, no tam fajnie. Troszeczkę życia straciłam, troszeczkę więcej niż bym sobie tego życzyła. I chyba na te same dźwignie teraz wyjdą, co i wcześniej byłam. Czy nie? Czy ja już wszystko mieszam? Nie no, dobra, tu jest ta jedna. No, tam są drzwi, fajnie, fajnie to wiedzieć. Tylko, że niestety to też będzie na czas i dziadowskie krokodyle z tego, co kojarzą, tam były. No więc co? Dźwignię przycisnąć ci do wody. Ojejku. To może być naprawdę problematyczne. No dobra, niechaj będzie tutaj. Drzwi nam się otworzyły i. Cholercia. Zaraz. Są i krokodylki. Dobra, dobra. One zaraz tam chyba zaczną mnie gonić. Jezu, Lara, spoko, spoko. Dobra, czas je zabić, żeby później się nie męczyć. Chodźcie, chodźcie tutaj. Pompelki moje. Okej, nie żyją. No to może jeszcze jeden zapis. Czyli skoro udało nam się już wszystko tutaj wytłuc, na razie przynajmniej, to możemy zająć się tym, co skrywa woda. Czyli po parę rzeczy po prostu sobie tutaj pójść. To jest troszeczkę amunicji tutaj. I chyba jakaś nie, nie apteczka. Klucz chyba. Gdzieś tam. No, w każdym razie coś na pewno tutaj. Moment, moment. Nie? Ej, zaraz. Tutaj? Ojej. Nie, no dobrze, jedna kapteczka. Dobra, jedna, tam jeszcze klucz. A kluczy to tutaj całe mnóstwo. Trzeba znaleźć pięć z tego, co kojarzą. Podoba mi się ta świątynia, naprawdę. Taka. Widać, że twórcy to jacyś chociaż troszeczkę kociarze, więc fajnie, naprawdę. Jeszcze apteczka jedna i chyba możemy wracać. Chyba. Tak. No to płyniemy sobie. O Boże się, jak ja ku się wystraszyłam. Już myślałam, że mi kolejny aligator skądś przypłynął. Ale w sumie nie, no skąd by miał przypłynąć? Pantera pewnie wyskoczyła. Też nie wiadomo skąd, ale pewnie gdzieś jest. Czy nie? Nie? W ogóle zobaczcie, jak ta sala jest świetnie zrobiona. Wy widzicie te koty biegnące po murach? Nie, no to genialnie wygląda.
Dobra, widzę kolejny klucz i teraz tak. Pantera chyba wyskoczy dopiero, jak klucz się podniesie. No właśnie. No i zabijmy ją jak najszybciej. Nie wiem, one chyba nie mogą przemieszczać się z jakby poziomu na poziom. Mam na myśli te schody, czy tam co. Dobra, tutaj jest blok do przesunięcia. I właśnie, pod nim amunicja. No dobra. Tylko czy to spowoduje, że kolejny kiciuś przybiegnie? Możliwe, możliwe, chyba że. Nie, chyba że dopiero kolejny klucz przywoła kiciusia. No, kiciuś biegnie. Tylko też. Chyba tutaj nie zeskoczy, co? Jej, jak mi przykro. I zaraz. Teraz kolejne klucze. Chyba gdzieś wyżej były. Bo zaraz, zaraz. Tam coś jeszcze lśni. A, no tak, jeszcze. Jeszcze jedno miejsce też z kiciusiami. Tylko nie wiem, po co twórcy władowali aż tyle przeciwników w miejsca, których właściwie. No, tylko tyle, że są. Nie bardzo mamy możliwość wejścia w interakcję z nimi. Chodziło właśnie raczej o kocie motywy niż o jakieś prawdziwe tutaj walczenie z nimi. Chociaż no nie wiem, kocia świątynia, a koty mamy zabijać. No to to jest takie troszeczkę. No jako typowa kociara, to wiecie, jestem troszeczkę przeciwna. Dobra. Ta pantera chyba jest trochę uszkodzona, a może nie? A, chyba jednak. Dobra, czyli już po nich można klucze zgarnąć. Mam nadzieję. Zaraz sobie zobaczę jeszcze, czy tutaj nic nie leży. Nie no, tutaj to już miejsce na klucze jest tylko. No ale to wiadomo, kluczyki najpierw trzeba podnieść. I pytanie, czy mam już wszystkie pięć? Zaraz to trzeba zerknąć, bo jak nagle się okaże, tak, mam sześciutkie. Oj. A nie. Zabite. To co ja się obawiam? Zaraz, zaraz, zaraz. Z drugiej strony. No tak. To nic, przebiegnę się raz jeszcze. Może coś ładnego znajdę sobie. Typu apteczka albo nie wiem. Nie no, świetnie. Świetnie zrobili z tymi biegnącymi kotami po ścianach. To jest. No niby wszystkie te tekstury wyglądają troszeczkę ruchomo, ale jednak koty biegną ewidentnie. No, świetne to jest. Nawet ktoś, kto nie przepada za kotami, musi przyznać, że no, robi to ogromne wrażenie. I także tak, jeśli chodzi o pomysłowość twórców. A tych drzwi się wystraszyłam, znaczy twór drzwi głowy faraona. Wyglądał, jakby się ruszył. No, Lara, o co chodzi z tym kluczem? I jeszcze, jeszcze. Jeszcze dwa, tak? Ojejku. I zaraz uczynię honory, czyli zapiszę, bo to wiadomo, dość często trzeba takie rzeczy robić.
Ostatni klucz. Nie powinien przywołać żadnego kociaka, ale. Nie, ten chyba nie przywoła. No dobra. Czyli teraz. Ojku. No tak, to jest miejsce, za którym nie przepadam. Te drzwi trzeba otworzyć dźwignią, która oczywiście jest na samym dole tego. Po drodze jeszcze jakieś ładne rzeczy i no niestety kolce. Au, 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 au. A myślałam, że Lara się zabije, bo że mało brakowało. Ale jakoś farta miałam, o dziwo. Teraz tak. Jejku, czy ja się w nic nie walnę? Okej, udało się. Teraz jeszcze tutaj amunicja. I niestety troszeczkę w złej kolejności poszłam, bo teraz tak, znowu muszę tam wrócić. Chociaż chyba mogę i z rozbiegu spróbować. Nie wiem, czy w moim przypadku jest to rozsądne, ale dobra. Raz kozie śmierć. O, mogę, okej. To jeszcze tutaj. I ojej, ojej. A nie, spokojnie. Żadnych kolców tu już więcej nie ma. Ale jest dźwignia. Tak, do tamtych drzwi, co wam pokazywałam. I z powrotem lecimy na górę. Wow, trójkąty Lary. Fajne zbliżenie było, co? No jasne, tutaj nie wejdziemy. Czyli próbujemy drugą stroną. I tak, to jest tu. Jezu, teraz jakoś tam doskoczyć, żeby nie w kolce. To jest straszne. Co ta gra ode mnie wymaga? Teraz, a nie, teraz już na górę. Dobra, a ja znowu gdzieś chciałam po przedmioty, które już podniosłam, lecieć. Oj. Coś się za bardzo łakoma na te apteczki, to wszystko zrobiłam. I to nie była czasówka, prawda? A no nie. Oj, to może lepiej zapiszę. No i wiecie co? Odcinek tutaj zakończymy, więc mam nadzieję, że ten się podobał. A na razie trzymajcie się. Cześć!